Dzień dobry Państwu, zapraszam na Panoramę, Marta Kielczyk. Hasło „Chcę być z Tobą, mamo” rusza kampania w obronie nastoletnich matek w Poprawczakach. „Chcę być z Tobą, mamo” to hasło kampanii, która ma doprowadzić do tego, by w Poprawczakach powstały specjalne oddziały dla nastoletnich matek. Chodzi o to, by nie rozdzielać ich z dziećmi. Co dziesiąta wychowanka Poprawczaka zachodzi w ciążę lub trafia tam po urodzeniu dziecka. Anna Morawska. Agata ma 19 lat. Po raz drugi jest w ciąży. Jak twierdzi, bardzo tego chciała. Za kratami Poprawczaka żyje od 3 lat. Jedno dziecko poroniłam w tamtym roku we wrześniu. Natomiast moją przyszłość, boję się trochę tego, co będzie. Boję się, jest to dla mnie lęk, czy dam sobie radę. W taki sposób Agata przygotowuje się do nowej roli. Boi się wyjść na wolność, bo ani ona, ani jej chłopak nie mają mieszkania. Kiedy nastolatka w Poprawczaku zostanie matką, przepisy są bezwzględne. Dziecko w takim przypadku umieszcza się w domu dziecka, bądź na urodziny, jeżeli zaistnieją takie warunki. Dyrektorzy Poprawczaków często pozbywają się problemu, wypuszczając młode matki na wolność. Te przerywają resocjalizację, a często i naukę. Wracają do patologicznej rodziny lub trafiają do domu dla samotnych matek. Niesłychanie ważną rzeczą jest, żeby matka przebywała z dzieckiem. Powoduje to większą więź między matką a dzieckiem, uczy roli matki, a dziecko ma swój punkt odniesienia, czy swoją najbliższą osobę. „Chcę być z Tobą, mamo” to hasło kampanii Fundacji Po Drugie, która ma przekonać do zmiany prawa i utworzenia w Poprawczakach specjalnych oddziałów dla takich matek. Uczy się tego, jak tym dzieckiem się opiekować. Jeśli będzie to robić pod okiem fachowców, pod okiem specjalistów, pedagogów, wówczas możliwe, że te efekty jej rodzicielstwa będą dużo lepsze. Otrzyma wsparcie, którego często nie ma w swoich domach rodzinnych. Specjalne oddziały dla matek istnieją w polskim więziennictwie. Dorosłe kobiety, które rodzą dziecko za kratami, opiekują się nim do 3 roku życia. Agata też chce się opiekować swoim. Wiem, że matką będę dobra po tych przeżyciach, co ja tutaj przeżyłam. Nastolatki najczęściej trafiają do Poprawczaków, bo wagarowały i brały narkotyki. Tu co dziesiąta zostaje matką przed pełnoletnością. Światowa literatura podaje przykłady więźniarek, które po urodzeniu dziecka już nigdy nie popełniły przestępstwa. Nastoletnie matki, a przede wszystkim niczemu niewinne ich dzieci, powinny dostać drugą szansę i być razem. Anna Morawska, Panorama. To wszystko w tej panoramie. Kolejna o 18 w Dwójce. Dziękuję i do zobaczenia. Do jutra.